Hej, jestem Ewelina, witajcie na moim kanale Kulik Beauty. Dzisiaj chciałabym z Wami się uszykować na spotkanie z moim chłopakiem, a także zapraszam Was do nowej serii, która powstanie jeszcze w tym tygodniu na moim YouTube. Będzie nosiła nazwę Piercing. Co będzie w niej zawarte? Zaraz Wam opowiem, ale pierw naszykujmy się wspólnie. Twarz już mam przyszykowaną. Użyłam takiego tonika różanego z Evre, ten, a także Biolik serum rewitalizujące, właśnie to. Bardzo je uwielbiam, bardzo polecam. Teraz będę nakładać podkład. Mieszam NYX, miksera z NYXa w białym kolorze z Maybelline Fit Me w kolorze 115. Daję tego tak, to sobie tak troszeczkę wymieszam. Ale jeszcze za tym, to tak myślę, żeby nałożyć sobie w ogóle korektor. Ponieważ ja to tak troszkę różnie się maluję, raz tak. Przepraszam, że patrzę tak w Waszą prawa, lewa, na odwrót, Waszą prawą stronę. Natomiast mam tutaj lusterko, a nie chcę Wam zawadzać. Mam nadzieję, że wszystko bardzo dobrze widać. Wklepuję gąbeczką z Real Techniques. No i tak, co będzie miała na celu seria Piercing na moim kanale? Ponieważ jeżeli wpiszecie w YouTube Piercing, na przykład, nie wiem, migracja lub czas gojenia lub ból, co jest najczęściej zadawanym pytaniem. Jak bardzo boli to przekucie? Kurczę, każdy człowiek ma inny próg bólu. Tego nie da się tak po prostu powiedzieć. Mieszam, tak wyciskam troszeczkę. Bardzo troszeczkę Ewelina brała ty. No ale tak niedużo tego miksera pomieszam, tak serio niedużo. Kurczę, on się kończy już pomału. Oj. Biorę szybko pędzelek, jaki tamkolwiek. No i mieszam. No ale tak. Bardzo mało, ja tak zauważyłam, na polskim YouTubie, bo jak wiemy, YouTube dzieli się na nasz polski i zagraniczny. I moim zdaniem na naszym polskim YouTubie bardzo mało się mówi o piercingu. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Oczywiście, jeżeli się czegoś szuka, to jest się w stanie znaleźć informacje. Ale. No właśnie jest to ale. Niekoniecznie znajdziemy to, na czym konkretnie nam zależy i to, co dana osoba przeżyła. Ja w mojej historii z piercingiem przeżyłam chyba nie wszystko, ale bardzo dużo. Od migracji po ogromny ból, płacz. Także chciałabym o tym wszystkim Wam opowiedzieć. To będzie miała ta seria na celu. Na przykład miałam kolczyk w ustach, nad ustami. Ja też sama robię przekucia. Mimo, że bez żadnych certyfikatów, ale robię. Zerknąć na... Czy dobrze rozblendowałam podkład, ale... Ale tak, ładnie mi się zlało z korektorem. Także to będzie miała na celu ta seria, aby opowiedzieć Wam wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę zadawać je pod tym filmikiem, który właśnie... Dodam, to jest mój czwarty filmik. Ogólnie dziękuję za 40, prawie 40 na ten moment. Subskrypcji. Co mi tu wyskakuje? Kobiece dni, jak ja tego nie lubię. Bardzo dziękuję za prawie 40 subskrypcji. Brakuje dwóch osób w ciągu niecałego tygodnia. Także jestem mega, mega zadowolona. 500 wyświetleń ponad pod moim pierwszym filmikiem Poznajcie Mnie. Tam też bardzo serdecznie zapraszam.
Jestem mega zadowolona, jak dobrze mnie odebraliście. Zapraszam także na mój Instagram, gdzie od wczoraj będą pojawiać się nie że live'y, chociaż live'y też, ale ogólnie co u mnie, jak się czuję, co robię w danym momencie, także tak. Teraz będę się pudrować Kat Von D, ale ja tam mam taką mieszankę. Wczoraj pokazywałam na moim Instagramie, dlatego jeszcze raz zapraszam, o pędzlach z AliExpress. Dwa mi przyszły wczoraj. Jeden taki ścięty, fajniutki jak do konturu. Dzisiaj go sobie wypróbujemy. Także taki, może do podkładu, nie jest za mało zbity, ale bardziej do pudru czy coś. O! Kurczę, dobra. Sobie jeszcze raz doklepię na 100%, żeby wszystko było tak, jak się należy, bo za niedługo muszę wychodzić. Kurna, chciałam zobaczyć godzinę na zegarku, a nie wzięłam ze sobą zegarka. Okay. Dobra, pudru się nałożyło troszkę. Zacznę od okolicy pod oczami. Tak delikatnie. Ale on jest mięciutki, wspaniały. Za jeden dałam chyba około 3 euro. I ja chciałam go wczoraj podesłać na Instagramie, abyście także mogły sobie zobaczyć, zakupić może. Ale kurczę, tej aukcji już nie ma. Ja będę starała się tak, że będzie seria i to całkiem niedługo. Unboxingi z AliExpress, jeżeli ktoś jest przeciwko takim filmikom i w ogóle zakupom z AliExpress, to niech nie patrzy po prostu na tę serię. Ale też będzie i co polecam, co warto jest naprawdę tam kupić, zamówić, co jest naprawdę bardzo dużo, tanie. Natomiast ceny będę podawać w euro, ponieważ jak wiadomo mieszkam w Holandii. Pewnie wam się wydaje, że daję tego pudru nie wiadomo ile. A, nie zapominam o szyi, bo to też dałam. I teraz ładnie wszystko blendujemy. Kiedy czuję, że nigdzie mi się już na twarzy nic nie klei, to wtedy robię takie posuwiste ruchy. A kiedy czuję, że coś mi się klei, no wiadomo, nieprzypudrowany podkład się zawsze klei, no to wtedy... O, tu mi coś widać, tu mi coś widać, tu mi coś widać. Ten podkład jest po prostu okropny, ale na szczęście już się kończy. Teraz kontur. Przyszykowałam sobie ten sam zestawik, który używałam w moim drugim filmiku. Jest to Essence Wanted Sunset Dreamers. Niestety to jest edycja limitowana. Dlatego nie kupicie go chyba już. Tak mi się zdaje, bo ja też kupiłam na jakieś przecenie. Bo my tutaj w Holandii mamy... Oj, teraz użyję sobie tego drugiego nowego pędzla. I co robię? Bo on jest taki ombre, jak widać. No i ja zawsze mieszam sobie je wszystkie, a najbardziej mieszam do tego ciemnego, bo on mi się bardzo podoba. I ten bronzer nie jest taki chamsko-matowy, tylko on daje jeszcze takie... No zaraz sami zobaczycie. On na początku wydaje się, że go w ogóle nie ma. Ale jest. Później się okazuje, że jest i najgorzej jak się maluje rano, to wtedy jest takie, kurczę, jak mało tego bronzera. Wychodzę na dwór i wyglądam po prostu konturowanie a la Kim Kardashian. No ale, no co. Ja tak szczerze to już tak bardzo znam swoją twarz, że nawet nie muszę w lusterko patrzeć, jak ja się maluję. O, widzicie? Już widać. A na początku było takie... I on jest bardzo fajny, bo on nie jest plamiasty. Przynajmniej ja tego nie widzę, żeby był plamiasty. Tu wiadomo, pod brudek trzeba się odchudzić 100 kilo. Tu. Także jeszcze raz, zapraszam na mój Instagram. Dobijamy 500 obserwatorów. I wtedy może zrobię jakieś rozdanko. Co wy na to? Okej, no to zróbmy tak. Jeżeli na Instagramie dobijemy do 500 obserwatorów, robię rozdanie. A co to będzie za rozdanie? Pewnie jakiś kosmetyk. Tutaj lekko powieka sobie jeszcze przypudruję.
bo ja nie wiem, czy dzisiaj będę w ogóle robić jakieś cieniowanie, nie wiadomo jakie. Okej, kiedy bronzer mam już nałożony, zerkam sobie jeszcze tutaj do... Okej, tak leciutko, może to taki dzienniaczek bardziej ma być. Okej, ja zanim daję róż, bo ostatnio jest to tak uzależnione od dawania różu, kocham róże, to daję zawsze rozświetlacz. No i bardzo uwielbiam ten rozświetlacz z Lovely, tyle że ten gold, czy golden, po prostu złoty, ale już mi się skończył. Kupiłam sobie teraz, jak byłam ostatnio w wakacje w Polsce, to kupiłam sobie dwa, golden i jeden silver. Kurczę, już mi się dwa skończyły. Ja nie wiem, ja tego rozświetlacza chyba daję, nie wiem. Nie żałuję sobie. O. Używam sobie przy Beneficie Hula. Tak, przy Hula z Benefitu miałam taki malutki pędzelek śmieszny. To dzisiaj sobie go użyję, a co? Ten Hula bronzer. O, coś pięknego. Ja bronzera mogę mieć tak średnio, tak, no nie dużo, nie trzeba dużo. Ale jeżeli chodzi o rozświetlacz, to ja muszę się świecić jak, nie powiem co, jak choinka. Okej, tu podbrewkę, zawsze podbrewka, musi być podbrewką. Ja mogę nawet, jak byłam teraz w wakacje we Francji, to słuchajcie to, o, widzicie to, coś pięknego. To nawet chodziłam z niebieskim rozświetlaczem. Kupiłam sobie jakiś z Make Up Academy. Kurczę, wszędzie te pudry zawsze. Kupiłam sobie taki z Make Up Academy, z Mua. Też w Krajdwacie. To jest taka drogeria jakby Rosą, tylko tam w Holandii. Jeszcze pudrem sobie lekko rozblenduję. Znaczy pudrem, no to co mi zostało. Ale dalej się świeci coś pięknego, zobaczcie. No i tak, no i kupiłam sobie właśnie, też było jakaś tam promka, że z Make Up Academy kupujesz tam jeden produkt, drugi dostajesz gratis. No to ja sobie pomyślałam, aha, teraz używam w ogóle różu i też mieszam sobie ten róż, taki, taki piękny brzoskwiniowy. I on przychodzi tak fiolecik ślicznie. No i tutaj tak szybciutko. Jest mega mocny, mega. Jest mega napigmentowany, co mi troszkę w nim nie pasuje. A z drugiej strony pasuje. Bo ja lubię taki mocny efekt. No i było tam 1+1 gratis, to kupiłam sobie. Ja już nie mam oczywiście tego rozświetlacza. Natomiast właśnie ten rozświetlacz kupiłam sobie chyba jeszcze bazę pod podkład, coś takiego. Tak myślę, że coś takiego było. O mój Boże. No i ja go sobie zesłoczowałam na dłoni, pięknie mówię, coś pięknego na policzkach, jak użyję takiego pędzla, zaraz Wam pokażę. Takiego typowego rozświetlacza, wiecie o co chodzi? Tutaj mam taki jakiś. Takiego, jak sobie takiego użyję, no to przecież nie będzie takiej tafli niebieskiej. Cóż było moje zdziwienie, gdy zrobiłam już całą tapetę, jeszcze wtedy robiłam tak, że rozświetlacz dawałam na sam koniec. Cóż to było za moje zdziwienie, kiedy twarz miałam taką glamour? Nakładam rozświetlacz, patrzę na wprost, ładnie, odwracam się, patrzę, Chryste. Ale już było za późno, już trzeba było, jeszcze rozblenduję, już trzeba było wychodzić, to mówię, raz kozi śmierć, idę w niebieskim rozświetlaczu. Okej, brwi zrobiłam poza kamerą, ale tak, co jeszcze mi zostało? Tak naprawdę to zostały mi jeszcze do zrobienia rzęski, a kurczę. Zostały mi do zrobienia rzęsy. Myślę, że tam przygotowałam sobie paletkę z Urban Decay Jean Michel Basquiat. Nie wiem. Ona wygląda tak. Tu ma lusterko. Ale tak. Może taki malutki. Kurczę. A dobra.
Potem się podniesie. O tak, drugi też niech spadnie. Trzeba będzie już od razu umyć. Biorę sobie kolor Not For Sale. Otrzepuję leciutko i tylko tak, żeby pogłębić sobie załamanie powieki. Ja uwielbiam te cienie z Urban Decay. One są tak masełkowe, tak wspaniałe, że naprawdę. Zobaczcie. I ja po prostu dotknęłam ten cień w trzech miejscach, bo ja tak zawsze nakładam cień, że dotykam je w trzech miejscach. To jest po prostu bajka. To jest bajka, jak te cienie się ze sobą łączą. One nie nachodzą jeden na drugi, nie tworzą jakiejś śmiesznej, szarej plamy. Tylko one po prostu razem ze sobą się łączą. To jest coś wspaniałego. Powiekę też tylko tak wcześniej, jak widzieliście na samym początku, leciutko pudrem zrobiłam. Także ogólnie ja należę do tych osób, które nie nakładają za często. Chyba że na jakieś mega wyjście. Wtedy tylko tam bazę na powieki czy coś. Ale ja tak nie bardzo. Tak samo jeżeli nakładam Biolik i ten mój tonik z Evre różany, to tak staram się, jak ten tonik, no to tam troszeczkę poleci mi na oczy, to już coś tam daje, jakiś toner, jakiś tam coś tam, pH skóry i te sprawy. No i tak samo Biolik, to się czasem tak się zdarzy, że tam jeszcze sobie tam wklepię minimalnie. Ale to bardzo rzadko. Teraz nakładam cień Elevation. To ten tutaj drugi. Od góry. Znaczy od góry, kto jak patrzy, ale dla mnie to jest od góry. I go nie muszę tego. Aha, i te cienie się praktycznie w ogóle nie sypią. To jest w ogóle coś wspaniałego w nich. Okej, tutaj tak, tylko tak troszeczkę. No i na sam koniec, znaczy jeszcze przed końcem, czyli przed z czymś błyszczącym. Na dolną powiekę, tak myślę, bo tak chciałabym troszeczkę takiego... jakiś taki kontrast zrobić, bo ja nie lubię takich nudnych makijaży. Dlatego tak myślę, że na dół powieki dam Not For Sale. Ten co do góry. A po prostu robotę zrobi mi cień Crown i bo go dam sobie na całą tutaj. A teraz taki trik na czyszczenie. Czystym pędzelkiem robię sobie kocie oko. No i pięknie. Ja bez żadnej bazy, bo ja wiem, ja znam te cienie z Urban Decay. I ja wiem, że one nawet bez żadnej bazy zostają cały dzień. Nawet te... O, błyszczą coś pięknego. Mój Boże, ja kocham te cienie. Teraz chciałam sobie kupić to Run to Burn, czy Burn to Run, coś takiego. Ta paletka, ta Travel Friendly. Ale... stwierdziłam, że mam tyle palet. Że to jest w ogóle bez sensu i to się mija w ogóle z celem. To co tam prawdopodobnie mi się coś osypało, to zebrałam. Tak się prezentuje mój makijaż. Jeszcze na sam koniec wezmę sobie rozświetlacz. Tylko gdzie ten gagatek jest? Tutaj, dobra. Biorę sobie rozświetlacz. Biorę sobie pędzelek taki płaski. I mój toner z Evre i psikam go, żeby on tam troszkę był mokry. Zanurzam go w moim rozświetlaczu. O, wiecie co wam powiem? Mój rozświetlacz dotknął dęka. Masakra. Dobra, nie szkodzi. Będzie powód dobry, żeby kupić nowy. No i daję wewnętrzny kącik. Ja sobie w ogóle nie żałuję. Jeżeli chodzi o błysk, to ja sobie w ogóle nie żałuję nigdy. Także po drugie, kosmetyki są po to, żeby je używać tyle, ile dusza zapragnie. Tu rozblendujemy, żeby to przejście było jakieś takie ładne. To co ewentualnie się osypało, tak jak mówiłam,
Oj, to jest coś wspaniałego. Teraz powiem Wam tak. Ja, robiąc rzęsy. Ja zanim zrobię rzęsy, no to przeważnie biorę sobie kredkę czarną. Moja ulubiona to jest ostatnimi czasami Maybelline New York The Colossal Cajal 12 godzin Extra Black. Ja ją kupiłam, jak byłam w Polsce w wakacje w Polomarkecie i ona była razem z maskarą za 20 zł. No to mówię, panie, bierę. Maskara nie sprawdziła mi się w ogóle. Może ktoś teraz myśli, że się nie wiadomo co. Co ja robię, nie wiadomo co z tymi oczami, ale to nie boli, tylko mnie to strasznie łaskocza. Nie, od razu ładniej. Czy jest się tu gdzieś... O kurczę. O kurczę. Okej. No i... co ja mówiłam? Aha. No i maskara mi się nie sprawdziła w ogóle, ale ta kredka jest wspaniała. I ja zawsze, zanim użyję jakiejkolwiek kredki, nieważne jaka to jest firma, nieważne jaki to jest kolor, biorę troszeczkę na dłoń, żeby ją troszkę rozgrzać, żeby się bardziej taka kremowa zrobiła. I wtedy dopiero nakładam na oczy, czy tam na usta, czy coś takiego. No. Maskara, którą poleciła mi moja kuzynka. Tak patrzę, Monia, co ty masz na rzęsach? A ona mówi, to nasza maskara od Eveline. Ja mówię, co? Ja używam Better Than Sex i wcale od tego Too Faced i wcale nie mam tak fajnego efektu na rzęsach. Jak to, taka tania maskara i takie cuda tworzy? Tak. Eveline czarna, maskara False Definition 4D, Extension Volume. Ona jest boska. Ma silikonową szczoteczkę, co mnie troszkę irytuje. Ale zaraz zobaczycie, co ona potrafi zrobić z rzęsami, z którymi nie da się praktycznie nic zrobić. I to jest jedna warstwa. Ja jestem taka, że ja nie potrafię pomalować jednego oka, a potem dopiero drugie. Ja muszę zawsze jedno i drugie. Powiedzcie, co sądzicie o nowym tle i o nowym oświetleniu. O kurczę, uwaliłam się, a nie szkodzi. Zara rozblenduje. Dlatego mówię, moje rzęsy są takie. Ogólnie powiedzcie, co sądzicie o moim kanale. Jeżeli nie chcecie mi tego pisać w komentarzu, bo na przykład, nie wiem, chcecie dać mi jakąś konstruktywną krytykę, boicie się, że jakiś z moich obserwatorów uzna to za hejt, to proszę napisać do mnie wiadomość. Bardzo jestem ciekawa, co myślicie o moim kanale, o mojej koncepcji tego kanału i ogólnie o tym, co robię. I na sam koniec zostaje mi błyszczyk. Ja do pomadek nie zwracam jakąś szczególną uwagę na pomadki. Dla mnie usta mogłyby być niepomalowane, ale jeżeli mam korektor, czy puder, czy podkład, czy cokolwiek, jeżeli mam na ustach niż mój naturalny kolor, nie lubię bardzo ich zmazywać. Nie lubię. Ale jak maluję sobie błyszczykiem, to niby te usta wyglądają jakoś tam naturalnie, a jednak nie. Okej, to by był cały makijaż. Na sam koniec psikam sobie jeszcze mgiełką z Evre, żeby pozbyć się pudrowości, jaką wspaniale pachnie. Okej, coś tam z włosami zrobię, dlatego tak. To wszystko, co dzisiaj dla Was przyszykowałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli tak było. Subskrybujcie kanał, a także klikajcie dzwoneczek, aby być ze mną na bieżąco. Jeżeli macie jakieś pomysły lub swoje własne historie na temat piercingu, a także związanych z piercingiem, możecie do mnie podsyłać. Jeżeli macie pytania do Q&A, które się pojawi z moją siostrą, a także... To nie będą pytania tylko o mnie i o mojej siostrze Julii, ale także to będą pytania tylko o mnie i o kanał. Proszę zadawajcie je w komentarzach na moim Instagramie pod ostatnim zdjęciem lub pod ostatnim filmikiem na YouTube, pod trzecim, tym, który jest z Julcią.
Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Ściskam Was gorąco. Do zobaczenia. Cześć.